Dzień dobry, proszę Państwa, dzień dobry. Jesteśmy w Jucie, jak zwykle. Zjazd numer 99 ze 70. Krypę my tam zaparkowali. I tu na nóżkach się idzie przez kawałek tutaj takiej pustyni. Tu można zjechać na ten Exit 99. Kończy się asfalt, znów rogala trzeba zawinąć, tylko szybko, bo jest miękki parking, żeby się nie zakopać. Ja jestem bardzo lekki. Zobaczcie te widoczki. A te głazy, no niesamowite. Wow. Unbelievable, jakie głazy. Kiedyś to już filmowałem, jak zwykle. Ja tu nie filmowałem wiele rzeczy. Nie powiem, że wszystko, tylko dużo, wiele rzeczy już tych filmowałem. Macie krypę moją tam w oddali. Niesamowite, chłopie. Przede wszystkim podoba mi się, proszę Państwa, ta cisza tutaj. Wow. Coś pięknego, proszę Państwa. Ja nie wiem, ja jestem... Powiem Wam tak, że... No jestem zachwycony tą Utą po prostu. Zachwycony. Mimo wszystko, że tu nie ma lasów. Akurat w tej części, że tu nie ma trawy. Bo jednak te skały mają swój urok. Mamy więcej skał. Muszę Wam powiedzieć, robi to wrażenie, naprawdę robi wrażenie. Tutaj porobione są takie jamy, woda chyba zrobiła. Teraz tu pod kamieniem, popatrzcie, jak to się towarzystwo wszystko chowa. Naniesione jest.
jakiegoś siana, jakiegoś wszystkiego, tak podejrzewam, że jaszczury się tu chowają, albo inne te gady jakieś po prostu tu mają rezydencję swoją. Zobaczcie, jakie fajne jamy, popatrz. Patrz, jaka jama. Coś fajnego. Ja. Wow, pójdziemy zaraz do następnego tego kamienia. Patrz, jak to fajnie. Wszystko tak, wiatr, deszcz robi takie dziurki. Ciekawe, nie? Zobaczcie. Okej. To był pierwszy głaz. Głaz numer jeden, największy. Potem jest taki średni. I tamten też jest byk, tam pod tymi górami. Możemy się tam chwilę przejść. Także proszę Państwa, widoczki odlotowe. Uwielbiam to miutę, proszę Państwa. I love it. Okej, proszę Państwa. Zbliżamy się do tego następnych kamieni. Okej, pod tymi górami, co filmowałem. Moje pytanie znów brzmi, patrz, jak te kamierdole tam z góry lecą, na przykład tak ten u góry jest, zobaczcie. Jak on pewnego dnia walnie, no to jedynie to poleci tutaj w dół. Ale jak przychodzi woda, burza, normalnie, ja nie wiem, patrz, niektóre aż tam, kurczę, wylądowały, zobaczcie. Taki kawał drogi. Widocznie jak ta burza z wodą tutaj szła gdzieś, to zabrała te kamierdole i popłynęły aż tam daleko. No bo nie ma innej możliwości, żeby tam powędrowały, słuchaj. Ja już to kiedyś omawiałem, ten temat. Dlaczego, skąd te kamienie się tu wzięły. Podejrzewam, że to mogło być parę zdarzeń. Lodowce albo ogromna burza po prostu porwała te głazy i popchała dalej. Zobaczcie na tego głaza. Wow. Ogromny kolos. Ten kolos ma też takie jamy, zobaczcie. Zobaczcie, jakie jamy tutaj są fajne. I też tu zwierzęta mieszkają. Sobie tutaj siedzą w cieniu prawdopodobnie. Jakieś zwierzęta tutaj sobie siedzą. To jest ich po prostu dom. Już oczywiście hołota zmalowała. Mówię, brak słów. Proszę Państwa, głaz normalnie duży. Gdzieś to musiało tam z góry lecieć. Zobaczcie, jaki kolor tego jest. Czy widzicie ten kolor? Unbelievable.
tu taki ciemniejszy, tu jaśniejszy, tu całkiem jasny, tam czarny, niebo granatowe, nie niebieskie, tylko granatowe, słuchajcie, granatowe. Niebo jest granatowe, nie niebieskie. Po prostu niesamowite. Podoba mi się ta cisza, podoba mi się, proszę Państwa, ten klimat suchy. Nawet te rośliny. Rośliny próbują przetrwać i jakoś sobie tutaj radzą, widzisz? Okej, patrz jakie tam głazy, jeszcze idziemy zobaczyć, choć. Jak to potrafiło wszystko pospadywać, poobsuwać się. Zobacz, tam następny głaz się obsuwa. Zobacz. Ale tamte to nas, ale poleciały tamte. Niesamowite. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie tu są głazy. Ale byki tamte. Zobacz, jaka to siła musi być, żeby to tak wszystko się poobsuwało. Przecież to nie waży, kurde, byle ile. Są ogromne, ciężkie kamienie. Patrz, jaki ten głaz. Unbelievable. Aż tam powędrowały. Zobaczcie, pustynie Juty. Proszę Państwa. O boj. Chodź, zobaczymy z bliska tutaj. Te są mniejsze niż tamte, nie? Ale tamte kopyta takie głazy jaci. Zobacz. Ale pogoda mi się trafiła. A już myślałem, że będzie kicha z tego, bo taki burza piaskowa szła i gdzieś poszła bokiem. Wartało było na chwilę zjechać tutaj. Okej, chodźmy jeszcze tam te głazy zobaczyć i będziemy jechać. Także. O tym, co mówię, to jest bardzo miękkie. Zobacz. To jest normalnie jak popiół. Takie mięciutkie. Jak stajesz na to, o, patrz. Dlatego ja się wyleczyłem po wczorajszym hikingu, co tam byłem, iść podchodzić po tych piaskowych górach, bo po prostu to się wszystko obsuwa, nie ma sensu chodzić, chyba że gumiaki sobie założyć, jakieś kołbojki, żeby ci się nie nasypało i jeszcze żeby miały kolce takie ze spodu, żebyś się mógł trzymać, bo tak to jedzie, kurde, wszystko. Dobra, pokażmy jeszcze to i zmywamy się. Jak se to teraz filmuję, to już tu prędko nie przyjadę raczej. Trafiłem naprawdę na idealną pogodę, ale patrz jaki grzyb tam jest. Taki grzyb z kamienia mam na myśli. Zobacz. Coś pięknego. Wow, zobaczcie jakie tu kamierdole tak wiszą.
taki wąwóz. Aż strach, kurde, tam iść normalnie, żeby to się nagle nie zawaliło. No to nigdy nie wiadomo. Chłopie, tu stoi, za sekundę to spadnie, bo to dużo nie trzeba czasem. Dlatego, że to jest takie miękkie. Gdzieś tam też jest. Niesamowite. I to są góry piaskowe, jak już wspomniałem. Wszystko jest bardzo miękkie, bardzo kruche. I to leci jak domino. Słuchaj, jakbyś domino naukładał, to tak leci. Widzisz, ja tu jestem sam. Samiuteńki. Tu czasem ktoś przyjeżdża, nie? Tak nieraz ktoś kamperem, jakiegoś psa wypuści. Czy osobowym. No dobra, panie. Okej, zaryzykujemy i zejdziemy tutaj. Może się nie zawali. Ale tu będę musiał odpalić GoPro, bo to ładnie obejmie. Ciekawe, jakby tym korytem tu poszedł. Od dołu tam spróbujemy, będzie fajny efekt. Na razie zejdźmy tak. O, ale fajny dzień. Proszę Państwa. Wow. I zobacz, taki głaz to tylko stoi na tej miękkiej ziemi, widzisz? Patrz. Bo nic innego nie ma. Także jakby to się tak nagle zawaliło, to ja nie wiem, ile bym miał czasu, żeby stąd spieprzać. Na razie to stabilnie siedzi. Fajnie. Już tutaj widać, jak to siedzi na zwykłej ziemi. Parło się i siedzi. Oj. Ciekawe, nie? Okej. Widzisz, tu się ciągnie. Jak te kamienie całe poszły tu. Widzisz? I z góry tam. Co? Filmujemy, panie. Dawaj.
Thank you.